Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Braniewo. Braniewo chmielone na zimno. Browar Braniewo należy obecnie do browaru Namysłów. No i trzeba powiedzieć, że w tym momencie oni wyrastają na taką chyba zaraz po Perle największą grupę piwowarską, czyli mamy kompanię piwowarską, grupę Żywiec, Carlsberga, Vanpura, potem mamy Perłę i jak sądzę Namysłów. No chyba, że jeszcze, no chyba nie, chyba tak. Czyli są na piątym, na szóstym miejscu. Na szóstym miejscu w Polsce, tak by wyglądało. Słówko o browarze w Braniewie. Otóż browar w Braniewie, jak tutaj nawet napisano, browar w Braniewie 1854, czyli powstał gdzieś w połowie XIX wieku, tak jak bardzo wiele browarów wówczas przemysłowych. Mniej więcej w tym czasie powstał browar w Cieszynie, browar w Żywcu. No wiele, wiele browarów w tym czasie zostało na fali tej jakby uprzemysłowienia wybudowanych. On został zdewastowany w czasie II wojny światowej, więc dopiero uruchomiono gdzieś w latach 50. czy 60. XX wieku. No i sobie tam był, aż go zrobiono częścią browarów elbląskich. I tutaj jego historia nabiera rozpędu, bo na początku lat 90. weszła do Polski grupa Elbrewery. To była spółka australijska, która wyprodukowała i wprowadziła tak naprawdę na rynek pierwszego takiego mocno odfermentowanego, jasnego lagera, jak to na zachodzie. Tym piwem oczywiście było kultowe EB, które tak zmieniło rynek, że w zasadzie wszyscy zaczęli ważyć takie piwo. Wszystkie piwa zaczęły smakować jak EB, dlatego EB troszkę przygasło, jego gwiazda, ale potem wróciło i teraz sobie dobrze radzi w grupie Żywiec. Nawet z tego, co słyszałem, jest ważone we wszystkich browarach grupy Żywiec, albo inaczej, nie tylko w Elblągu jest ważone, bo taki jest duży popyt. I tutaj ciekawostka. Jak Elbrewery połączyło się z grupą, a właściwie nie z grupą Żywiec, bo wtedy jeszcze nie była grupa Żywiec, ale połączyła się z Żywcem. Wydaje mi się, że wtedy to jeszcze nie była grupa Żywiec, tylko to był Żywiec po prostu. Połączyło się z Elbrewery. Później jeszcze to wszystko się połączyło z Brau Union bodaj. Tam były warszawskie i bydgoskie browary, czy kujawskie. I okazało się, że tych browarów jest za dużo. Bo grupa Żywiec miała w tym czasie chyba z 8 browarów. W każdym razie stwierdzili tak, zamykają Braniewo, bo obok mają Elbląg, zamykają Warszawę, bo grunty są w centrum miasta, więc sprzedadzą, dobry hajs będzie, zamykają Bydgoszcz, bo jest ta sama sprawa, zamykają Bielsko-Białą i w ogóle zamykali tych browarów, ale po prostu to do tego no, zmuszała ich troszkę sytuacja, to znaczy inaczej. Połączenie, znaczy to nie jest tak, że grupa Żywiec chciała kupić te browary w Polsce, tylko po prostu połączenie było wyżej. Heineken kupił grupę Brau Union, która wywodziła się z Austrii. No ale nieważne, to są detale. W każdym razie, ciekawostka, grupa Żywiec sprzedała browar w Braniewie, chyba uprzednio wywieziono stamtąd sprzęt do innych browarów grupy Żywiec, ten, który oczywiście był w miarę ruchomy, czyli jakieś tanki, jakieś warzelnie. I sprzedano to producentowi soków Dr. Witt. Z zastrzeżeniem w umowie, że nie można tam produkować, że Dr. Witt nie będzie tam produkował piwa. No, ponieważ Dr. Witt robił soki, więc stwierdził, że dobra, nie ma problemu. Sęk w tym, że krótko po tym Dr. Witt został wykupiony przez Agros Fortune, czyli producenta soków, którego notabene niedawno wykupił Maspex, ale to no tak, tak to większy zjada mniejszego, no jak w przyrodzie, jak w życiu. I Dr. Witt został, znaczy był produkowany w innych fabrykach grupy Agros Fortuna wówczas, więc ten browar już im nie był do niczego potrzebny.
Więc sprzedano go do takiego lokalnego przedsiębiorcy z Elbląga, który postanowił, że wznowi tam produkcję, bo on niczego nie podpisywał, że nie może produkować piwa. To strasznie wkurzyło GZ, no ale nic nie bardzo mogli zrobić. Dodatkowo on ich wkurzył jeszcze tym, że postanowił produkować piwo Barkas, które nawiązywało do marki produkowanej kiedyś w Braniewie, jak mniemam, ale miało etykietę łudząco podobną do etykiety z czarnego specjala, które było takim flagowym piwem, czy jest nawet, flagowym piwem Gierzetu na Warmii, Mazurach i tam na Pomorzu. Oprócz tego było piwo Batory, które miało być takim droższym piwem, ale oni niestety nie czuli w ogóle bazy, to znaczy inaczej. Oni chcieli po prostu konkurować z koncernami. A to się nie da, nie na tę skalę. To były po prostu jasne lagery, jeden lżejszy, drugi mocniejszy, no i generalnie niczym się nie wyróżniały. No i generalnie sobie na rynku nie poradzili. Tutaj ciekawostka taka, że no w zasadzie po jednym sezonie, przy czym tam były jakieś akcje, że były nieczyste zagrywki Gierzetu, że gdzieś tam im mocno rzucali kłody pod nogi, żeby ten Barkas przypadkiem tam nie zaistniał na Pomorzu. No ale to wiadomo, life is brutal, tak? A biznes to wojna. No i oni zatrzymali ten browar, ale nie sprzedawali sprzętu, tylko zakonserwowali wszystko tak, że można go po prostu uruchomić tako. No i koło tego browaru chodził Vanpour. Koniec końców w 2014 roku kupił go Namysłów. Myślę, że Vanpour żałował, ale pewnie gdyby go kupił, to by pewnie coś zamknął, czyli albo Koszalin, albo Jędrzejów, więc może i dobrze się stało, że tak się stało. No to co? Spróbujmy tego piwa Braniewo. Braniewo no to jest naturalna po prostu nazwa dla piwa, które jest z browaru Braniewo. Chodzi o to, żeby podkreślić. Tutaj ciekawostka, na kontretykiecie jest napisane browar Namysłów spółka z o.o., ale żeby rozwiać już wszelkie domysły, jest ważone i rozlewane w Braniewie. Żeby wszyscy byli pewni, że ten. No ale co my tu mamy? Piwo jasne, pełne, pasteryzowane. Alkohol 5,4%. Składniki: woda, słód jęczmienny, jęczmień browarny, czyli jako surowiec niesłodowany jest dodawany jęczmień browarny, tak? Można dodawać kukurydzę, można syrop glukozowy, a oni sobie dodają jęczmienia zwykłego. O co tu chodzi? Chodzi o to, że w słodzie jęczmiennym są enzymy, które konwertują skrobie w trakcie zacierania. W jęczmieniu niesłodowanym takich enzymów nie ma, ale po pierwsze te enzymy, które są w słodzie jęczmiennym, a musi go być minimum 51%, żeby było to piwo, czyli można płacić akcyzę jak dla piwa, one wystarczą, żeby skonwertować je na tą skrobię nawet z tego jęczmienia niesłodowanego. Ale oprócz tego prawdopodobnie, tak jak w wielu innych browarach, po prostu dodaje się enzymów, żeby przyspieszyć to całe zacieranie, bo wiadomo, czas to pieniądz. I chmiele: Magnum, Perle i Spalter Select. Więc oczywiście niemieckie, przy czym być może Magnum i Perle mogą być pochodzenia, znaczy mogą pochodzić z polskich plantacji chmielu, ale są to odmiany niemieckie. Powstaje w regionie o najczystszym powietrzu w kraju. Swój nietuzinkowy aromat zawdzięcza potrójnemu chmieleniu w trakcie ważenia, a dzięki dodatkowemu chmieleniu na zimno podczas leżakowania wydobyliśmy tak charakterystyczny świeży aromat bez zwiększania uczucia goryczki. No, z tym jest tak nie do końca, bo oczywiście może być zwiększenie poprzez garbnikowość, ale muszę powiedzieć, opakowanie nie najgorsze. Podoba mi się tutaj ten zamek takim, prawda, impresjonizmem troszeczkę. Tutaj te szyszki troszkę tak nie pasują do tego zamku, ale ten zamek ładny. No, klasyczna etykieta, nie jest źle. Widziałem dużo gorsze. No, nie będę tutaj wymieniał, no, ale choćby Ciechan nie może się pochwalić ładnymi etykietami. Bardzo ładny kapsel, to znaczy on dalej jest tutaj, te szyszki takie same jak tu, ale no trzeba powiedzieć, że no prezentuje się po prostu ładnie. No, jest chmielowy aromat, oczywiście nie są to jakieś cytrusy, nie wiadomo co, bardziej taki niemiecki pilc. W ogóle to mi tutaj brzmi takim niemieckim pilcem, więc i też szkło od Krombachera, jednego z popularniejszych, no, koncerniaków, nie oszukujmy się. Data do 10 października 2016. Barwa złocista, klarowne, nie ma tutaj żadnego zmętnienia, żadnych osadów,
To akurat dobrze, no bo inaczej, piwo jest filtrowane. Chodzi też o to, że nie ma zmętnienia na zimno. Tak się prezentuje. Złocisty kolor, no barwa typowy po prostu pils. Piana drobnopęcherzykowa i średniopęcherzykowa. Dosyć wysokie nasycenie chyba, bo tu bąbelki się tworzą, a nie, tutaj kawałek niedomyty. No, słodowy z taką lekką nutą chmielową, no generalnie szału nie ma, tak? Znaczy jakiś ziół się tu troszeczkę. Jest słód pilzneński, na szczęście w miarę przyjemny, nie kukurydziany, nie jakiś taki ten. Zobaczmy, czy goryczka jest. Muszę powiedzieć, że przyjemna taka nuta słodowa to się rzadko spotyka, bo albo są za słodkie i mulące, albo są takie właśnie idące w kukurydze, idące w jakieś takie DMS-owo podobne nuty. Tutaj jest taki rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć rzeźki, bo to złe słowo, ale taki jak chrupki, aromat, smak tego słodu właśnie jęczmiennego. Jak sądzę, pilzneńskiego. Tak jak mówiłem, wysokie wysycenie, ale w pilsie jak najbardziej to jest prawidłowe. Troszkę mi tutaj coś metalem podjeżdża. Oczywiście ma prawo, bo to niemieckie chmiele. Niemieckie chmiele mogą dawać nuty metaliczne, ale oczywiście nie żelaziste. Wydaje mi się, że lekkie żelazo jest. Ale na pewno to nie jest jakieś bardzo ekstremalne, to znaczy to nie jest poziom Brackiego czy Raciborskiego. Ale coś mi się wydaje, że jednak jest też żelazo. Znaczy jest żelazo i jest też metaliczność może z niemieckich odmian chmielu. Ale muszę powiedzieć, że piwo jest dość pełne. Nie wiem, jaki to jest ekstrakt. Niestety tego nie podano. A szkoda. Ale obstawiam, że taka dwunastka to powinna być. Jeżeli ma te 5,5% alkoholu, 5,4%. Za wiele się tu nie dzieje. Czyli jest ta troszkę słodowość. Goryczka. Średnio niska. No jak na koncerniaki, no to zaznaczona. Zaznaczona. Myślę, że od Krombachera może jest i lepsze. No. Może. Jest żelaziste, jest. To szkoda. To przykro. Dlatego sprawdzałem na skórze, bo po prostu tam te jony żelaza z jakimś takim tłuszczem, który masz na skórze, czy ze skórą, a jeszcze podwyższona temperatura 36,6 od razu sprawiają, że to odparowuje szybko, bardzo mocno czuć taki charakterystyczny, metaliczny aromat gwoździ, krwi, monet. Wysokie wysycenie, troszkę już mi tutaj zapycha w gardle. Nie najgorszy lacing. Powiem tak, jak na chmielenie na zimno, to mogło być lepiej. To znaczy, jeżeli chodzi o aromat. Natomiast samo piwo generalnie takie tragiczne nie jest. Jakbym miał wybierać to, a nie wiem, tyskie czy coś. Nie, to po co w ogóle takie jakieś przykre scenariusze kreślić. Nie jest najgorzej. Wasze zdrowie. We'll be right back.